Cześć, z tej strony Melon 221. 2019 powoli się kończy, a jak co roku trzeba podsumować rok w teleturniejach. Także zapraszam na trzecią edycję z rzędu, gdzie wystawiam oceny oraz wyjaśniam, dlaczego takie oceny wystawiłem podczas tego właśnie roku 2019. Pojawi się 9 formatów. Klasycznie nie ma postaw na milion z tego względu, że nie oglądam tego formatu, gdyż jest dla mnie chujowy, za przeproszeniem, i tyle. A ogólnie w ciągu tych 3 lat, których oceniałem teleturnieje, oglądałem postaw na milion może z 4 razy. Także przejdźmy od razu do rzeczy. Jaka to melodia? 6. Jaka to melodia, to format, który znowu miał perturbacje. Oczywiście w tym roku znowu mieliśmy do czynienia ze zmianą prowadzącego z Norbiego na Rafała Brzozowskiego, jednakże to była bardzo dobra zmiana. Rafał Brzozowski odnalazł się fenomenalnie w roli prowadzącego Jaka to melodia. Po prostu od początku trzeba było dać Brzozowskiego do formatu muzycznego, a nie do koła fortuny, w którym nie chodzi o muzykę. Teraz może się legalnie wyśpiewać, może pośpiewać i tak dalej. No wiem, powtórzyłem się, ale no zabrakło mi słowa. Także ten transfer był jak najbardziej udany. Mam nadzieję, że to jest ostatnia perturbacja w Jakato Melodii, jednakże jest wzrost oceny, bo w zeszłym roku dałem 4, a w tym roku jest 6, także brawo, brawo, brawo. Naprawdę jestem zaskoczony Rafałem Brzozowskim, bo jak wiecie, ja do Rafała Brzozowskiego... Ja Rafała Brzozowskiego nie za bardzo lubię, ale Jaka to melodia mi się bardzo podoba i uważam, że jest momentami nawet lepszy od Roberta Janowskiego w prime, także Rafał Brzozowski, szacun, naprawdę szacun za Jaką to melodię. Koło Fortuny 6. No i kolejna 6. No jeżeli mamy do czynienia z Jaką to melodią, to naturalne było przejść do Koła Fortuny. Koło Fortuny dostaje 6 z tego względu, że no również miało zmianę. Norbi przeszedł właśnie do koła. No i czy uważam, że Norbi dobrze prowadzi koło? Tak, uważam, że Norbi idealnie nadaje się do Koła Fortuny. Czyli generalnie, co uważam o tym transferze? Jest znakomity. Po prostu trzeba było to już zrobić wcześniej. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego Jacek Kurski już w roku 2017 nie postawił na Rafała Brzozowskiego w Jaka to melodia i czekał, zwlekał, aż Robert Janowski tupnie nóżką i powie: koniec, basta, odchodzę. Bo wydaje mi się, że gdyby Norbi od początku dostał Koło Fortuny, to koło mi by się bardziej podobało już na sam początek. Nie ma wstawek muzycznych, znaczy są, ale tylko instrumentalne, czyli nie ma śpiewania. Są ok rundy i za bardziej wchodzi w interakcję, czyli że kręci kołem i tak dalej, czyli mam wrażenie, że więcej niż za Brzozowskiego. Airbend aż tak nie irytuje, także wszystko mi się naprawdę podoba. No i ja sam zacząłem regularnie w końcu oglądać Koło Fortuny i to już jest coś, co świadczy o tym, że ten format znowu zaczął mi się podobać. Dlatego dostaję 6 i jest to jest to ocena wyżej, zdecydowanie. Familiada 7,5 na 10. Familiada to format, który trzyma się od 25 lat na antenie. Czy Familiada straciła poziom? No oczywiście, że nie. Familiada to teleturniej, który się nie błaźni, pomimo tego, iż był przez wiele lat tak traktowany. Jednakże z roku na rok mam wrażenie, że poziom Familiadzie wzrasta i to jest dziwne, bo patrząc na to, jak mamy do czynienia z roku na rok z coraz głupszymi ludźmi, tak mam wrażenie, że Familiada akurat z roku na rok ma ciekawsze i coraz lepsze pytania, co coraz bardziej kusi mnie do wystąpienia w tym jakże zacnym teleturnieju.
No i co? No i w końcu są zmiany. Tak, można, milionerzy. Tak, do was mówię, że w końcu nawet w takim betonowym formacie jak Familiada można wprowadzić zmiany. Otóż, no oczywiście nagroda pieniężna to już z czego, bo już wcześniej zmieniano nagrody pieniężne, czyli z 15 tysięcy do 25 tysięcy, ale można oddać pytanie. Tak, można oddać pytanie. W końcu mamy zmianę w Familiadzie. Po 25 latach Familiada ma zmianę w regulaminie. Coś niesamowitego, ja się z tego bardzo cieszę, dlatego dostała ode mnie 7,5 za ten rok. To jest kolejna ocena w górę. No i na koniec jeszcze sekcja wydania specjalnego. Nie było aż tak źle, chyba tylko jedno wydanie specjalne te w święta mnie zirytowało. Także Familiada naprawdę spoko w tym roku i mam nadzieję, że w zeszłym roku, w przyszłym 2020 to się nie zepsuje. A co do studia, bo niektórzy już marudzili, że to studio jest stare i przebrzydłe. Ja uważam, że ono ma swój klimat i powinno zostać jak najdłużej. Okej, co prawda mogę się zgodzić, że tablica to jest już trochę archaizm i tak dalej, ale... No, ale w sumie ona ma też taki klimacik fajny, także Familiada 7,5. Sukces na bank 4,5 na 10. Tutaj krótko, bo powiedzmy sobie szczerze, ten format jest tak naprawdę absolutnie nikogo. Pojawił się on na antenie TVP3 i sprawdza on wiedzę z ekonomii młodych absolwentów, znaczy nie absolwentów, ale młodych uczniów szkół średnich. Nawet nie pamiętam, kto wygrał, także nie powiem wam. Zostawia do mnie 4,5 na 10, gdyż mało z niego pamiętam. Ale był okej, okay, nie nudzi, znaczy był monotonny z tego względu, że skupiał się tylko na ekonomii. Denerwowało mnie to, że były te same kategorie w każdym odcinku. Brakowało różnorodności. Rafał Potyra był spoko prowadzącym. No i serio, już nic nie pamiętam z tego formatu. I dlatego dostał tylko i wyłącznie 4,5 z tego względu, że nie jest to format, który się pamięta na dłużej. Bo ja odkąd obejrzałem wszystkie odcinki tego teleturnieju, to ja już zupełnie nic nie pamiętam. Wiem, ja mogłem się przygotować i obejrzeć to przed podsumowaniem roku, tylko postanowiłem, tylko po, tak po, pomyślałem sobie, po co. Także dlatego 4,5 na 10, bo nie zasłużyło na dużo wyższą ocenę. Po prostu. Sukces na bank nie jest formatem, który zasługuje na jakąś większą atencję. Ten, kto ogląda, może powiedzieć, ja... Znaczy, cieszę się, że będzie drugi sezon tego formatu i tyle. Także 4,5. The Wall, wygraj marzenia 3. Skwituję to na początek prostym, szybkim nagłówkiem. Ściano, jak dobrze, że zdechłaś. Ten format od samego początku już szedł na dno. O ile... Tak jak mówię, rok 2017 był miał fantastyczny i nawet w komentarzach pojawiały się oceny, że za słabo oceniłem The Wall, po czym później się zgadzałem, bo faktycznie za słabo oceniłem The Wall, bo bodajże dałem tylko szóstkę albo siódemkę, a wtedy naprawdę mi się bardzo podobał ten format. Tak w zeszłym roku już zauważyłem pewne wady. Pewne wady, tak, o czym mówiłem już w plusach i minusach, czyli moja opinia o właśnie The Wall. Ten rok już był beznadziejny dla ściany. Ano dlaczego beznadziejny? Ano dlatego, że wiosną mieliśmy zmianę prowadzącego na Macieja Kurzajewskiego. I ja do samego Macieja Kurzajewskiego nic nie mam, ja uważam, że on pasuje do teleturniejów, ale taki bardziej rozrywkowy. No i The Wall takim programem teleturniejem rozrywkowym nawet jest. No więc, co nie wypaliło? No po prostu nie wypaliło to, że w Polsce mamy coś takiego jak... Sentyment do starego prowadzącego. O ile to śmiesznie brzmi w przypadku The Wall, tak to jest prawdą. Ludzie bardzo tęsknili za Pawłem Orlańskim i chcieli jego powrotu jako prowadzącego The Wall. Ja sam uważam, że... Znaczy ja uważam, że i Maciej Kurzajewski, i Paweł Orlański spisali się dobrze, obaj byli w tym dobrzy. Także nie należy do obozu, który płakał, że Orlański odszedł. Ale wiadomo czemu odszedł, tak? No bo łączył pracę z Galileo na TV4. Ale to jest durny powód akurat. Dlaczego trójka? Znaczy i tak to jest wysoka ocena, bo no na przykład taki następny proszę, czy Joker, który w zeszłym roku zdychał, dostał dwóję, ale pomyślałem, że w tym roku będę nieco łagodniejszy i dlatego dostaje The Wall ode mnie trójkę. Czy coś jeszcze? A, no i kończąc wątek oczywiście, dlaczego The Wall się stoczyło w tym roku? No poza Kurzajewskim to oczywiście beznadziejna pora emisji, o ile
Pierwsze dwa odcinki były puszczane o 21:35 i w sumie nawet to była spoko emisja, jednakże potem znowu wrócono do starej godziny, czyli 20:35, a jak wiadomo z Tańcem z Gwiazdami nie da się wygrać, z Superkinem nie da się wygrać, także no The Wall nie miało żadnych szans, powiedzmy sobie to szczerze, nie miało żadnych szans. Chyba tyle, no i jeszcze oczywiście to przekładanie też emisji The Walla, czyli a to jakiś benefis Agnieszki Radwańskiej, a to jakiś mecz U20, a to coś tam, a to coś tam, no i tak oto The Wall ma tylko truje, no i jeszcze nie możemy zapomnieć o oczywiście 4-odcinkowym epizodzie na Dwójce o 20 w niedzielę, jednakże to już była absolutna tragedia i zamknięcie w trumnie ściany w Polsce. Także ściana 3, na koniec. Dobrze, że zdechło. Milionerzy 4. Powiem tak, milionerów w tym roku mało oglądałem, jak w porównaniu do poprzednich 2 lat. Jednakże postanowiłem jednak je ocenić z tego względu, że oglądałem ich dużo po prostu więcej niż Postaw na Milion, którego obejrzałem w tym roku raz albo dwa. Milionerów obejrzałem łącznie może z 11 razy z tego względu, że po prostu żygam już tym formatem. A ostatni odcinek jeszcze bardziej obrzydził mnie do oglądania Milionerów. Chodzi oczywiście o wydanie specjalne chyba na Mikołajki, nie na Mikołajki, przed Mikołajkami, 5 grudnia, w którym wystąpiły dzieci. Ja rozumiem, że to był jeden wielki product placement w postaci Biedronki i gangu słodziaków chyba, mylą mi się te nazwy, ale tego się nie dało oglądać. Same pytania w Milionerach dalej nie trzymają poziomu i uważam, że są w większości durne. Hubert mnie nie denerwuje, bo Hubert ma klasę, ale no po prostu nic mnie w tej chwili nie ciągnie do Milionerów, to po pierwsze, a po drugie brakuje świeżości już, to widać po wynikach oglądalności, gdzie Milionerzy robią coraz gorsze wyniki w piku i tak dalej. Zatem, jeżeli Milionerzy nie wprowadzą zmian na wiosnę, obstawiam, że rok 2020 będzie ostatnim rokiem dla Milionerów w Polsce, bo jak wiadomo, TVN lubi oglądalność, a jeżeli Milionerzy znowu będą miały spadek po wiośnie, to nie wróżę sukcesu, tylko jakieś odświeżenie kół albo coś w tym stylu może uratować ten format, bo inaczej to Milionerzy robią po raz kolejny out. Gra słów Krzyżówka 7. No i kolejny polski format. Pierwszy wziąłem pod uwagę sukces na bank, tym razem Krzyżówka. Dostaję ode mnie 7 z tego względu, że jest prosty, łatwy i przyjemny. Bardzo lubię takie formaty, których nie są skomplikowane zasady. Co prawda godzina emisji mi nie odpowiada, jednakże za cały kształt dostaję 7 i bardzo się cieszę, że Jacek Kurski postanowił dalej kontynuować grę słów Krzyżówka na wiosnę. Generalnie to jest akurat format, który nie ma przerwy, czyli na zimę, w zimę też będzie miał nowe odcinki, więc całkiem spoko. Dalej mnie boli emisja o 15:30 z tego względu, że jak naprawdę momentami Krzyżówka jest bardzo poszkodowana i bardzo nikogo, bo nie widziałem nigdy w ogłoszeniu nadawcy reklamy Krzyżówki. Już nawet w tym sezonie widziałem reklamę jednego z 10, który naprawdę jest poniżany, znaczy może nie poniżany, ale bardzo lekceważony w ramówce TVP. A gra słów Krzyżówka to już tym bardziej jest lekceważona. Ja wiem, że ta godzina taka średnia, ale jedna reklama by się chociaż przydała. No bo kto ma wiedzieć o tym formacie? Cieszę się, że w końcu założyli fanpage'a na Facebooku, no bo ile można było czekać. No i co tam jeszcze? No i jeszcze muszę się przywalić do jednej rzeczy. Dlaczego nie 8 albo nawet i nie 9? No dlatego, że no niestety casting do Krzyżówki robi ta komedia i niestety poziom w Krzyżówce spadł bardzo mocno, odkąd ta komedia robi castingi. I to by było na tyle, wydaje mi się. A, no i nagrody są dalej śmieszne, niestety. A wracając do lekceważenia Krzyżówki, no to jest fakt, że na przykład w Sylwestra nie ma normalnie premierowego odcinka. Także, a to jest zwykły dzień, przypomnijmy, także mógłby być premierowy odcinek Krzyżówki. Także 7 dla Krzyżówki.
1 z 10, 9. No jak wiadomo, jest to u mnie najlepsza ocena w podsumowaniu roku w teleturniejach. No ale jak ja mam nie dawać jednemu z 10 dziewiątki, skoro trzyma poziom, a na dodatek wygrał jeden z moich ulubionych uczestników ostatnio, czyli pan Jarosław Orlański. Także bardzo się cieszę, że udało mu się wygrać tę ostatnią edycję 1 z 10 przed tą przerwą zimową. Dalej uważam, że przerwa zimowa jest absurdalna. Dlaczego nie 10, dlaczego nie 9,5? Ano dlatego, że dalej boli mnie ta stara scenografia, która trzyma się już od dobrych 7 lat i dalej nie chce się zmienić. Ja rozumiem, że fajnie jest przywiązać się do czegoś, ale kiedyś 1 z 10 było bardziej zmieniało scenografię. Dlatego mam nadzieję, że w końcu, w 2020 roku, Euromedia zmieni scenografię i zamieni ten kosmos z NASA na coś po prostu przyjemniejszego. Znaczy, ja nie mówię, że ten kosmos jest zły. Mi się podoba, tylko po prostu mi się już najzwyczajniej w świecie przejadł. Tadeusz Szut to oczywiście klasa sama w sobie. Odcinki również były całkiem spoko do oglądania. Ja sam chyba tak dawno nie oglądałem tak dużo odcinków 1 z 10, bo zawsze miałem jakąś przerwę, bo ja już miałem przejedzenie formatem. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale zawsze miałem jakieś przejedzenie formatem. W tym roku nie odpuściłem żadnej edycji. Jakieś tam parę pojedynczych odcinków tylko odpuściłem, ale edycji, jako edycji całej, nie odpuściłem żadnej. Także 1 z 10 dostaje dziewiątkę, oby dalej trzymał poziom. Także brawo. Po prostu brawo. Na koniec gra muzyka 3 na 10. Jak dobrze wiemy, jestem jednym z większych hejterów formatu gra muzyka. Z tego względu, że on jest po prostu nijaki. Obejrzałem 7 odcinków, znaczy obejrzałem 6 odcinków, przepraszam. Obejrzałem pierwsze 4 z rzędu i bodajże odcinek 8 i 9. I na tym było był koniec mojego oglądania gry muzyki. Z tego względu, że ten format mnie po prostu nie przekonuje. Dostaje ode mnie trójkę, ponieważ jest nudny, przewidywalny, gra w kółko i krzyżyk. Tak, dalej uważam, że one nie powinno się opierać na kółku i krzyżyku. Głupie rozmowy, no i po prostu faworyzowanie niektórych uczestników. Oczywiście tutaj chciałbym pozdrowić Quiz Gamera, który wystąpił w odcinku Gra Muzyka i opowiedział mi parę kulisów z Gra Muzyka, kiedy rozmawialiśmy na moim serwerze na Discordzie. Nie chcę się za bardzo rozgadywać o gra muzyka, są plusy, oczywiście Janowski w dobrej formie, oczywiście nie w takiej jak Jaka to Melodia, ale w dobrej formie, oraz polski format, to są chyba jedyne plusy. No i teraz się znak zapytania stawiam przy drugim sezonie, z tego względu, że Monika Janowska znowu zaczęła inbę o Jaka to Melodia, także no zobaczymy, czy Puls ostatecznie zrobi ten drugi sezon. Cóż, grą muzyką zakończyłem podsumowanie roku 2019. W przyszłym roku pojawi się na pewno, już wiadomo, pojawi się Wabank, który rozpoczyna swoją emisję 7 stycznia. Bardzo się cieszę, bardzo chciałem ten format, także jak mówię, piszcie w komentarzach swoje oceny. Bardzo chętnie je przeczytam, bardzo chętnie zobaczę wasze argumentacje, dlaczego takie, a nie inne oceny. Że to by było na tyle. Szczęśliwego nowego roku. Widzimy się już w 2020 roku. Jeśli chodzi o filmy teleturniejowe, na pewno pojawią się plusy i minusy Wabanka. A jeśli chodzi o filmy, no i oczywiście widzimy się już 6 stycznia podczas Beznartani Róż, Bischofshofen. Do usłyszenia.